Witajcie na moim paranormalnym kanale. Dzisiaj opowiem Wam o demonach. Te zwykle kojarzą się nam z czymś złym, co żeruje na ludzkiej krzywdzie. Tak demony przedstawia Kościół katolicki. A jak sprawy się mają w innych wierzeniach? W moim ostatnim filmie, w którym gościem był Michał Stonawski, pisarz i badacz zjawisk paranormalnych, rozmawialiśmy o opętaniach i liznęliśmy trochę temat, który w tym odcinku chciałabym poruszyć. Czy demony są złe? Czy poganie, innowiercy, czarownice współpracują z demonami? Zapraszam do oglądania. Jeżeli jesteś tu nowy lub nowa i spodoba Ci się ten film, nie zapomnij o zasubskrybowaniu kanału, zostawieniu komentarza i udostępnianiu filmu dalej. To bardzo pomaga w rozwoju mojej twórczości i już teraz bardzo Ci dziękuję. No dobra, demony. Demony wielu ludzi przerażają i są uznawane za byty z pejoratywnymi cechami charakteru. Tymczasem jest to spojrzenie z perspektywy tylko jednej religii, no, której wyznawców jest bardzo dużo w naszym kraju i nie tylko, bo na świecie również. To, z czym mamy do czynienia myśląc o demonach i czując chociażby niepokój czy strach, to efekt bardzo silnych wpływów Kościoła na naszą kulturę. Zauważcie, że w chrześcijaństwie przedstawia się albo krystalicznie dobre anioły, albo czysto złe diabły i demony. I jeżeli chcecie poznawać demonologię bez strachu w sercu i myślenia, że to, co robicie, jest czymś złym, to przede wszystkim pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to uzmysłowić sobie, że dychotomiczny podział świata duchowego, istot metafizycznych, istot nadprzyrodzonych, to wymysł chrześcijaństwa. Pewnie wiecie, że na tym świecie istnieje dużo różnych mniej i bardziej znanych kultur i wierzeń. Na całym świecie, w różnych wierzeniach i kulturach istnieją byty, które ktoś kiedyś mylnie określił mianem demonów. Chociaż dla ludzi, którzy z nimi współpracują czy w nie wierzą, nie były to istoty złe. Tym samym nieświadomie wrzucając je do jednego worka z tymi demonami tak bardzo dobrze nam znanymi i kojarzącymi się tylko negatywnie. Pierwsze, co od razu wpada mi do głowy, to japoński folklor i demony o dwojakiej naturze, tak zwane yokai. W wielu wierzeniach samo spojrzenie na Boga jest bardzo odmienne od chrześcijańskiej perspektywy. W chrześcijaństwie Bóg jest doskonały, nieśmiertelny i wieczny. Tymczasem w innych wierzeniach bogowie są bardziej ludzcy, mają po prostu ludzkie cechy, nawet te negatywne, i też często są śmiertelni. Na przykład w mitologii nordyckiej syn Odyna, Baldur, zginął bodajże od ciosu strzałą z jemioły. Ale istnieją również demony, które są praktycznie nieśmiertelne lub bardzo trudne do zgładzenia i występują one chociażby w hinduizmie. Więc ta koncepcja nieśmiertelnego Boga i demona, którego można zgładzić, który jest niżej w hierarchii od Boga, również związana jest mocno z chrześcijaństwem. Warto sobie uzmysłowić, że w wielu wierzeniach zarówno bogowie, jak i demony mają dwie twarze, mają dwojaką naturę, są w stanie być złe i mściwe, ale są również w stanie okazywać dobro i pomagać ludziom. Ta granica między dobrem a złem wcale nie jest tak oczywista i te wierzenia wcale nie są czarno-białe. Co doskonale widać w historii, kiedy to Kościół, rozprzestrzeniając się po świecie i głosząc swoje nauki, próbował wchłonąć w jakiś sposób wierzenia i kulty, które znalazł na danych ziemiach. I wiele praktyk pogańskich zostały wprowadzone do tradycji katolickich, co niejednokrotnie mówiłam w swoich filmach, na przykład dzielenie się jajkiem w Wielkanoc lub ubieranie choinki. To zaledwie dwa przykłady z naszego podwórka, a jest ich naprawdę, naprawdę o wiele więcej. Bogowie niegdyś czczeni zostali dewaluowani przez Kościół do demonów lub świętych. Tutaj dobrym przykładem może być święta Brygida, która wywodzi się z kultu Brygidy, celtyckiej bogini płodności, ognia i macierzyństwa, ale też nasz rodzimy Veles, słowiański bóg,
który dla wielu chrześcijan tożsamy jest z diabłem. A jeżeli jesteśmy już przy Welesie, jakie rodzimowiercy słowiańscy, czyli osoby, które wierzą w słowiańskich bogów, mają podejście do demonów? Dawniej dla Słowian, jak i współczesnych rodzimowierców, demony nie są ani dobre, ani złe. Potrafią wspomóc człowieka w ochronie, potrafią wskazać drogę, pomóc w rozwiązaniu problemu, ale są też w stanie zaszkodzić i skrzywdzić. Według wierzeń słowiańskich demony są tak naprawdę wszędzie, bo są mocno związane z naturą. Towarzyszą nam w domu, żyją w lasach, na łąkach i w wielu innych miejscach. Są w stanie strzec domostwo, ale też mocno pilnować innych miejsc, w których są obecne i mogą nie chcieć po prostu w tym miejscu obecności człowieka. Bardzo podobnie jest również w innych nurtach pogańskich, do których rodzimowierstwo się zalicza. Demony dla pogan to istoty, w których przeplata się dobro i zło. Nie wszyscy poganie traktują demony w sposób dosłowny i dosłownie w nie wierzą. Niektórzy wierzą w ich istnienie, ale nie czują potrzeby kontaktu z nimi. Inni traktują demony jak swoiste archetypy i symbole, a jeszcze inni współpracują z demonami, wykorzystując do tego różne rytuały. Warto też wspomnieć o tym, że poganie często przyjmują istnienie demonów religii abrahamowych, czyli tych znanych nam z Kościoła katolickiego, tylko po prostu nie są to demony ich wiary, więc się nimi nie przejmują, nie zwracają na nich uwagi. I są też poganie, którzy odrzucają istnienie demonów jako po prostu wymysł chrześcijaństwa. W Wicca, czyli religii czarownic, o której również znajdziecie film na moim kanale, jeden z pierwszych, który nagrałam, temat demonów jest również szalenie złożony, bo Wiccanie praktykują rzemiosło, czyli magię, i jest to nieodłączny element Wicca. W rytuałach przywołują żywioły i bogów, a Wicca jest religią politeistyczną. Jeśli nie wiecie, to jednym z kluczowych założeń religii Wicca jest, że wszystkie boginie to tylko oblicza jednej bogini, a wszyscy bogowie to tylko oblicza jednego boga. Wicca opiera się na kulcie bogini i roga tego boga. Skoro wszyscy bogowie to oblicza jednego boga, śmiało można stwierdzić, że wśród bogów kryją się również ci dewaluowani do demonów. Jak na przykład grecki bóg Pan, bóg lasów i zabawy. Jednakże sami Wiccanie nie patrzą na nich przez chrześcijański pryzmat dobra i zła. A jeżeli zaś mówimy o demonach religii abrahamowych, no to Wiccanie, podobnie do rodzimowierców, mogą albo odrzucać ich istnienie, albo akceptować, że są, no ale nie należą do ich religii. Nie mogę też nie wspomnieć o magii ceremonialnej i goecji, tradycji okultystycznej, która wywodzi się z religii abrahamowych, do której należy XVII-wieczny grimoire Clavicula Salomonis, czyli mniejszy klucz Salomona, który to zawiera pieczęci książąt królów i prałatów hierarchii piekła, czyli po prostu demonów, które znamy z chrześcijaństwa. W mniejszym kluczu Salomona te pieczęci symbolizują prawdziwe imiona demonów i one mogą dać kontrolę nad tymi istotami. Goecja jako system magiczny opiera się na ewokowaniu demonów i duchów, aby służyły one osobie, czyli magowi, który je przywołuje, a sama magia ceremonialna jest bardzo związana z chrześcijaństwem. Mimo to niektórzy poganie, wiele czarownic, nawiązują w swoich praktykach do magii ceremonialnej. Dobrym przykładem jest tutaj mniejszy rytuał odpędzający pentagramu, który pierwotnie został stworzony przez hermetyczny zakon Złotego Brzasku. Obecnie istnieje kilka jego wariacji, no ale wciąż wywodzi się on z magii ceremonialnej. Często jest on polecany do praktyk w ramach treningu magicznego, szczególnie na początku drogi magicznej lub w celu ochrony i odpędzania. Niektóre czarownice korzystają również z mniejszego klucza Salomona i pieczęci w nich zawartych. Tak naprawdę wszystko jest mocno eklektyczne i zależne od prywatnych przekonań i światopoglądu.
I dla mnie, co niejednokrotnie mówiłam, to jest właśnie bardzo piękne w pogaństwie. Z samego założenia wyznawcy religii monoteistycznych muszą odrzucić i negować istnienie innych bóstw czy demonów. Natomiast politeizm pozostawia przestrzeń na akceptację tego, że istnieją inne religie, inne wierzenia, inne bóstwa i to jest okej. Każdy może wierzyć w co chce i dla każdego jest przestrzeń, a mnie inne wierzenia, inne panteony bogów, inne demony po prostu nie dotyczą. Takie podejście wydaje mi się bardzo zdrowe. Ale jestem ciekawa, co Wy na ten temat sądzicie. Napiszcie w komentarzu. Jeżeli film się Wam podobał, zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia już niedługo.